Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony, Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla was zaszczyt zaprezentować troszkę coś nowego, troszkę coś starego. Mianowicie samo podsumowanie miesiąca, które robię, jak sama nazwa wskazuje, co miesiąc, albo przynajmniej staram się, pozostaje bez zmian, czyli zawsze wspominam o najczęściej wyszukiwanych tytułach na portalu Plancheo i najchętniej kupowanych grach w sklepie Ale Planszówki. To są moi partnerzy, Ale Planszówki są ze mną od początku. Plancheo już też od dłuższego czasu i nic się nie zapowiada, słuchajcie, nic nie zapowiada tego, żeby to się miało w jakikolwiek sposób zmienić. Uwielbiam współpracę z tymi właśnie podmiotami, uwielbiam ludzi, którzy tam pracują, więc tu się nic nie zmieni. Natomiast jakiś czas temu wrzuciłem na kanał taki film, gdzie przeglądałem promocje, które są na Plancheo. To był pomysł, który któryś widz mi podrzucił pod jakimś Geek Factor News, że słuchaj, może byś dał znać, pokazał, jakie są promocje na Plancheo, sobie je przejrzał i przy okazji nam powiedział, co myślisz. Więc ja coś takiego zrobiłem i generalnie przyjęcie tego filmu było bardzo pozytywne. Naprawdę, oceny, jeśli chodzi o stosunek kciuków w górę do kciuków w dół, był bardzo wysoki. Komentarze w większości pozytywne, ale właśnie to jest też, to ciekawie pokazuje, jak właśnie czasami działa nasz umysł, mój jako twórcy, który stara się słuchać waszej konstruktywnej krytyki, waszego feedbacku, żeby przekuć wszystko to, co wy tam gdzieś piszecie, na coś, co będzie bardziej wartościowe dla was, ale też coś, co będzie gdzieś tam mi odpowiadało. I pomimo tego, że większość reakcji była pozytywna, to ja czułem się troszkę nie do końca dobrze z tym i padły też komentarze negatywne i ktoś tam napisał, że to jest takie trochę przeglądanie neta z kaczmarem. Albo ktoś napisał, że sam mógłby sobie przeglądać coś, po co filmik o tym, sam może sobie ktoś wejść na Plancheo i przejrzeć promocję. I to gdzieś tam mimo wszystko mówię, te głosy były w mniejszości, ale pomimo wszystko to do mnie dotarło. I sobie mówię, no faktycznie, po co, ja nie chcę marnować waszego czasu, nie chcę robić jakichś tanich zabiegów po to, żeby po prostu robić, byleby wrzucić materiał na kanał, byleby był. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja chcę robić ciekawe rzeczy, wartościowe dla was i też takie, które dadzą mi jakieś poczucie spełnienia. Dlatego jakoś te negatywne komentarze bardziej przykuły moją uwagę, ale gdzieś tam właśnie też padł pomysł, żeby robić może nie taki przegląd, tylko żebym ja zwrócił uwagę na najciekawsze rzeczy. I właśnie to chciałem zrobić. Po pierwsze, nie będę robił z tego ostatniego odcinka, osobnego odcinka, żeby sobie sztucznie nabijać wyświetlenia. Będę to wcielał do tego podsumowania i nie będę po prostu przeglądał z wami wszystkich promocji, ale na Plancheo, tylko przejrzałem sobie zawczasu, przygotowałem sobie tutaj promocję i sobie przez te wybrałem tam 8, zdaje się, promocji, na które moim zdaniem warto zwrócić uwagę i o tych konkretnie 8 promocjach wam opowiem. Chcecie wiedzieć, jakie są właśnie inne promocje, to właśnie tak, możecie wejść sobie na Plancheo, wtedy sobie z tej zakładki skorzystać. A ponieważ robię coś wyjątkowego, coś nowego dla Plancheo, to chciałem też być fair wobec Ale Planszówek, więc z kolei też dla Ale Planszówek zrobię przegląd przez przedsprzedaże. I ponownie, nie będę po prostu przeglądał zakładki przedsprzedaże, tylko przygotowałem sobie już zawczasu 10 przedsprzedaży, które są aktualne w tej chwili, jak ja to nagrywam, i przejrzę z wami sobie i je skomentuję. Osobno też będę zapisywał zawsze listy, o czym mówię w danym miesiącu, żeby nie było tak, że wiecie, no przedsprzedaż może trwać kilka miesięcy, więc nie będę chciał mówić o tej samej przedsprzedaży miesiąc w miesiąc. Dlatego nie mówię też, że to będzie top 10, bo czasami może będzie 10 przedsprzedaży, o których będę chciał wam powiedzieć, a czasami może będą 3. Więc w ten sposób to teraz ubieramy. Czyli to podsumowanie to teraz będzie najczęściej wyszukiwane tytuły na Plancheo, najczęściej sprzedawane tytuły na Ale Planszówkach, najciekawsze moim zdaniem promocje według tego, co jest na Plancheo i najciekawsze moim zdaniem przedsprzedaże w Ale Planszówkach. Zaczynamy od najczęściej wyszukiwanych tytułów na Plancheo i tutaj mamy top 10. Na miejscu 10 Pagan, tajemnica Roanoke. No, to myślę będzie na podsumowaniu rocznym. Głośny tytuł, weszli z impetem, doskonały tytuł dwuosobowy, więc mnie to absolutnie nie dziwi. Na miejscu 9, na rozkaz, historia II wojny światowej, mała dwuosobowa karcianka od Lucrum Games, autorstwa Davida Thompsona, który swoją drogą niedługo będzie jeszcze, pewnie pokaże się tutaj jako Sniper Elite. Powiem tak, David Thompson jest bardzo zdolnym autorem, jego, bardzo dobry tytuł, polecam. Ja jeszcze w to nie grałem, ale zagram w to niedługo i powiem wam, co myślę. Na miejscu 8, sierpniowa premiera, duży, olbrzymi tytuł, nie widać go w kadrze, ale jest tam Duna, wojna o Arrakis. Jeżeli lubicie ciężkie, dwuosobowe, strategiczne tytuły i jeżeli lubicie temat, klimat Duny jest wam sympatyczny, przynajmniej nie macie negatywnego podejścia do Duny, dajcie tej grze szansę.
Na miejscu siódmym Brass Birmingham, się już nie chcę komentować, Brass będzie wyszukiwany prawdopodobnie co miesiąc przez jakiś, w jakiś sposób. Myślę, że jak będziemy robić te podsumowania, to powinniśmy chyba już pomału zacząć wykluczać Brass Birmingham, bo to już się robi... Nie no, to nie mogę, żeby wykluczać, no to trzeba być... Ta lista ma faktycznie oddawać to, co ludzi interesuje. Na miejscu szóstym Małe Epickie Zombie. Galacta ma hita z tymi, z tą serią małe epickie. Na miejscu siódmym, piątym przepraszam, Duna Imperium Powstanie. Nie dziwi mnie to absolutnie. Duna Imperium jest jednym z najgłośniejszych tytułów. Regularnie się przewija na wyprzedażach. Przepraszam, na wyprzedażach. Na listach bestsellerów, na właśnie wyszukiwaniach. Więc moim zdaniem to, że Duna Imperium powstanie, będzie miała dokładnie taki sam żywot, nie jest dla mnie w ogóle żadnym zaskoczeniem. Pewnie nie będzie aż tak popularna jak Duna Imperium, ale moim zdaniem będzie dobrze. Chociaż, wiecie, może to będzie kazus wsiąść do pociągu Europa, nie? Na zasadzie wsiąść do pociągu gdzieś tam pewnie popularniejsze, ale w każdym kręgu się słyszy, że wsiąść do pociągu Europa jest lepszą grą. Może tutaj tak też będzie. Na miejscu czwartym Wiedźmin Stary Świat. Ponownie jak z Brass Birmingham, nie ma co. Jest to oczywiste, że to po prostu ludzie się będą interesować. Na miejscu trzecim nowość Terrorscape. Też od Galakty, tak jak z, małe epickie zombie. Bardzo fajny tytuł, jeden kontra wszyscy, zastąpił u mnie Dead by Daylight. Oficjalnie Dead by Daylight nie mam w kolekcji, a Terrorscape mam, jeszcze zrobię osobny film o tym. Na miejscu drugim rewelacyjny, kooperacyjny, dwuosobowy tytuł Halo Wieża. W końcu jakiś powiew świeżości w planszówkach, coś nowego, coś ciekawego, rzeczy, których ja nie widziałem wcześniej w grach i naprawdę fajny klimat lądowania samolotem na lotnisku. I na miejscu pierwszym Heroes of Might and Magic 3, gra planszowa. Gratuluję. No to, że te gry, to, że ta gra po prostu też się jest na cały czas jest na tej liście, to mnie absolutnie nie dziwi. Jest, ta nowa kampania się chyba skończyła już, a tam tego też sporo tam nowych rzeczy się pojawiło ostatnio. To były, to było planszeo i najczęściej wyszukiwane tytuły. Teraz przejdziemy do Ale Planszówek i rozmawiamy o tym, jakie tytuły były najczęściej sprzedawane w Ale Planszówkach. Mówimy o trzech dodatkach i normalnie byśmy mówili o pięciu podstawkach, ale ponieważ weszła jedna promocja, to zrobiliśmy jeszcze szóstą podstawkę. Wśród dodatków, na miejscu trzecim, trzecim najchętniej sprzedającym się dodatkiem była Terraformacja Mars... Terrorscape Nieśmiertelna Groza. Terrorscape Nieśmiertelna Groza wprowadziła nową postać ocalałego, takie jakby postacie neutralne takich rycerzy i generalnie nową planszę, jaką jakieś jest jakieś zamczysko. Więc fajne jest to, że dodatki idą nie tylko w stronę nowych czarnych charakterów, nowych ocalałych, ale też w ogóle oferują nowe lokacje. Na miejscu... przepraszam. Na miejscu drugim, wielce imponujące budowle Mundo. Bardzo fajny Tetris, bardzo ładnie wykonany. Mundo dodaje nowe budynki typu Stonehenge i jeszcze nowy wariant gry właśnie o nazwie Mundo. Na miejscu pierwszym, Wojna o Pierścień Królowie Śródziemia. Duży ten, to jest dodatek do, nie do karcianej, tylko do tej podstawowej. Mamy, nam nowe postacie się pojawiają, więc dużo, dużo dobrego. No nie dziwi mnie, Wojna o Pierścień to jest jeden z tych tytułów też, który raczej będzie na rynku nieśmiertelny. Jeśli chodzi o podstawki, na miejscu szóstym Age of Sigmar z Caventide. Ostatnio do mnie wpadł kumpel, który ma Fioła na punkcie Warhammera. Jego dzieci mają Fioła na punkcie Warhammera. Myślę, że tutaj się przyłożył do tego w jakimś stopniu. No niestety, mnie to, że tak powiem, troszkę nie pociąga aż tak bardzo, ale widzę, to jest jedna z tych sytuacji, gdzie wiecie, ja widzę i rozumiem, dlaczego ludzie tak się tym zachwycają. Na miejscu piątym Cascadia. Pewnie był dodruk. No Cascadia jest super. Cascadia jest super, jest bardzo fajnym tytułem, bardzo takim przyjemnym, bardzo przystępnym, więc tak. Duży hicior dla Lucky Ducków. Na miejscu czwartym imprezówka od portalu Słowo Łaki i to jest właśnie to, co jest na promocji. Więc wiadomo, tytuły na promocji się zawsze chętnie wyprzedają, więc dlatego zrobiliśmy z tego osobny jakby w ogóle fragment, osobny wycinek, że tak powiem, żeby nie było tak, że się po prostu, że jakby wiecie, no mają troszkę łatwiej, żeby skoczyć na listę bestsellerów, więc chcieliśmy zawsze tak nadrabiamy, że jak są jakieś tytuły z promocji, które wskakują na bestsellery, to też mówimy o innych tytułach, które jakby się pojawiły na tej liście bez promocji. Na miejscu trzecim, na miejscu trzecim Terrorscape. To co mówiłem przed chwilą ma zastosowanie teraz, bardzo Terrorscape polubiłem i nie mogę się doczekać, aż wam więcej trochę o tym opowiem. Na miejscu drugim Małe Epickie Zombie, od razu powiem, jeszcze nie będzie materiału, ale wam od razu mówię, teraz spoiler alert, moje ulubione Małe Epickie. I na miejscu pierwszym Duna Imperium Powstanie. Nie dziwi to absolutnie nikogo. Dobrze, moi drodzy, to teraz z kolei przesiądźmy się, zmienimy ustawienie i właśnie porozmawiajmy o tym, co się dzieje na promocjach i na przedsprzedażach.
No więc właśnie, teraz z kolei zobaczmy, co się dzieje, jeśli chodzi o promocje. Jakie ciekawe promocje moim zdaniem można znaleźć w tej chwili na planszę. I z tego co widzę, widzę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem znalazłem tychże promocji, które moim zdaniem są ciekawe, którym warto się przyjrzeć. Na pierwszym miejscu Solar City. Dlaczego o tym mówię? Będę zawsze o tym mówił. Solar City jest kryminalnie niedocenioną grą. Solar City jest grą, w którą wiem, że Marcin Robka i Wiola Kijowska włożyli sporo serducha. Jest to bardzo dobry city builder i bardzo, bardzo gorąco wam polecam. Słuchajcie, za 81 zł to jest śmieszna cena. Bardzo dobry dwuosobowy pojedynek, taki wojenny tytuł, który, jeżeli lubicie tego typu rzeczy, oczywiście od Phalanxa, czyli Freedom. No tutaj naprawdę, jeżeli tylko mówię, no to jeżeli lubicie tego typu rzeczy, to jest za 100 zł, słuchajcie. W niektórych miejscach jest za 178. Więc jeżeli jesteście fanami wojennych tytułów, tutaj słyszałem dużo porównań do Strongholda, ja się może z tym aż tak nie zgodzę, ale na pewno jest to z takich właśnie większych dwuosobowych gier, jest to coś zdecydowanie warte i no mówię, też historyczne nawiązania, więc warto by moim zdaniem temu tytułowi się przyjrzeć i też za 100 zł, gdzie widzimy go za 200 w niektórych miejscach, super. La Cosa Nostra, 100 zł. Naprawdę, jeżeli lubicie takie gry, gdzie jest dużo gry nad stołem, dużo wredoty, kryminalne takie tematy, gangsterskie klimaty, to La Cosa Nostra za 100 zł jest moim zdaniem jak złoto, to widzę, ale planszówki. Solar City za 82 zł widzę tutaj w księgarni, tania książka PL 89, no i dalej tak blisko, no już potem się zaczynają. Tam, gdzie jest dostępna, są jeszcze miejsca, gdzie jest za 150 na przykład, więc prawie o połowę. W Freedom tak samo, La Cosa Nostra, tam gdzie jest dostępna, no widzę, no tak generalnie wszystko jest w okolicach tych 100 zł i to jest moim zdaniem dobra bardzo cena jak za tę grę. Pret-a-Porter od Portalu za 80 zł, w ale planszówkach chociażby, gdzie na przykład jeszcze, o, Grypę z prądu jest za 163, to jest jak za darmo. Pret-a-Porter jest bardzo dobrym eurotytułem, tak, temat jest modowy, ale nie wiem, mam nadzieję, że to nie chodzi o to, że polscy gracze po prostu myślą tak na zasadzie, już tym, nie wiem, faceci na przykład, nie, że ja jestem facetem, ja nie będę grał w grze o modzie. Mam nadzieję, że to nie o to chodzi. A nawet jeżeli chodzi o to i my faktycznie jesteśmy ciągle tak podzieleni gdzieś tam, że jednych interesują jedne rzeczy, drugich drugie, i to jest jakby ok, ale żeby to przekładać na każdą sferę życia, to mnie zawsze troszkę zastanawiało. No to i tak, mamy dużo kobiet, które grają w gry, mamy dużo kobiet, które grają w ciężkie eurosuchary. I jeżeli was interesuje moda, jeżeli jesteście taką osobą, czy to w sumie nieważne, czy właśnie czy kobietą, czy mężczyzną, interesuje was po prostu, lubicie duże eurogry, to naprawdę, jeżeli nie interesuje was moda z jakiegokolwiek powodu, nie wiem z jakiego powodu, nie interesuje was po prostu moda, mnie nie interesuje moda, ja się tym nie interesuję, nie wiem jakie są trendy, ja chodzę kurde w tych samych ciuchach od 20 lat, ja się na tym nie znam, a się w tę grę bardzo tutaj grając, to się bardzo dobrze bawiłem. Więc mówię, nie wiem z czego to wynika, mam nadzieję, że to nie wynika z tego, że jest jakieś takie dziwne podejście, typu ja nie będę grał w grę o modzie, bo tracicie moim zdaniem fajny tytuł o takim trochę jakby o symulacji biznesu, symulacji prowadzenia biznesu. Za 69 zł pierwsi Marsjanie w księgarni, za 80 w ale planszówkach, wiecie co, nie kupujcie tego. Bo boję się, że się skończy, a ja to chcę dzisiaj jeszcze chyba kupić. Bo ja chcę mieć pierwszych Marsjan, stwierdziłem. Ja lubię tę grę solo, chciałem sobie do tego tytułu wrócić. Więc nie kupujcie jej na wszelki wypadek, żeby dla mnie zostało. Nie no, śmieję się. Naprawdę, ja wiem jakie ta gra miała wejście na rynek. Miała srogie wejście na rynek i to nie w dobrym tego słowa znaczeniu. Ale naprawdę jako ty, i to wiele osób nawet w komentarzach, gdzie, bo już o tym mówię, mówiłem w wielu różnych miejscach i sporo osób mi to nawet w komentarzach przyznawało rację, że tak, słuchajcie, jako solo, tylko no musicie być wtedy przygotowani, że to jest ciężki tytuł solo, jako tytuł solo pierwsi Marsjanie sprawdzają się bardzo dobrze. Tutaj taką ciekawostkę chciałem dać, bo to jest Robin z Loxley, gra Uwe Rosenberga, dwuosobowy tytuł, który zapożycza główny mechanizm z szachów, ale jest naprawdę bardzo sprytnym, bardzo fajnym, przyjemnym tytułem i za 20 zł, to już nawet jako prezent, po prostu sobie kupcie 3 sztuki i dajcie to jako prezent. Zobaczcie jaka różnica. Ale planszówki 20 zł, tania książka PL 106 zł. Naprawdę, za 20 zł, bardzo przyjemny, szybki, dwuosobowy tytuł, bardzo gorąco wam polecam. Dalej, za 42 zł, znowu gra, podobnie jak Robinson, którą będę chciał sobie kupić sam, bo chcę ją, stwierdziłem jednak, mieć w kolekcji, Rising 5, Runy Asteros, Mastermind na planszy z ilustracjami Vincenta Dutrey. Nie wiem, ludzie się chyba spodziewali po tej okładce jakiejś takiej przygodowej gry z ala w świecie, w klimatach Guardians of the Galaxy, tak zakładam.
ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam i mówię, ja sam sobie będę ją kupował. Artefakty obcych, Alien Artifacts, tego nie muszę sobie kupować, bo mam, z autografami zresztą, z autografami właśnie Violi i Marcina, druga gra w tym zestawieniu właśnie od nich. Więc za 50 zł, ponownie, to jest dla mnie jak za darmo. Tutaj za 50 zł widzimy to w grach bez prądu i moim zdaniem, no w niektórych innych miejscach za 100 zł, w zasadzie za 100 zł ja bym tę grę brał. Jest naprawdę kawał solidnej gry karcianej w budowanie silniczka. Nie jest tak dobra jak ten prototyp, który ja grałem z Artefaktów Obcych, ale to jest ciągle dobra, dobra karcianka. Więc to były, moi drodzy, promocje, które znalazłem na planszowo, które moim zdaniem są ciekawe, które warto się przyjrzeć. To teraz zobaczmy na aleplanszówki.pl. Przejdźmy sobie szybko przez to, jakie przedsprzedaże, moim zdaniem, które działają, są obecne w tej chwili, które są, które moim zdaniem są ciekawe i warto się im przyjrzeć. Premiera 30 sierpnia Star Wars Deck Building Game. Czemu mówię o tym, pomimo tego, że mi się Deck Builder nie podobał? Bo ja nie myślę tylko o sobie, słuchajcie, ja myślę o moich widzach. I ja wiem, że Star Wars Deck Building Game, pomimo tego, że mi się nie spodobał, to sporej części mojej widowni się spodobał. W związku z tym, dla tej części widowni właśnie wspominam, że jest jeszcze przedsprzedaż w Ale Planszówkach za 132 zł, premiera 30 sierpnia. Apiary, to już jest coś, na co ja czekam i tutaj mamy premierę 28 sierpnia, czyli w podobnym terminie. No słuchajcie, ja, pomimo tego, że Stonemaier Games mnie nie zachwycił od czasu od czasu Tapestry, nie zachwycił mnie Stonemaier, więc nie, na Skrzydłach Smoków nie liczymy, bo to jest po prostu zbyt podobne do Na Skrzydłach. Więc ja na każdą grę Stonemaiera będę zwracał uwagę i każdej się przyjrzę i Apiary słyszałem, że jest naprawdę niezła. Ładnie, dosyć wykonana. Mam nadzieję, że się spodoba. Więc to jest też przedsprzedaż, na którą chciałem wam zwrócić uwagę. 202 zł na aleplanszówkach. Piraci z Maracaibo za 190 zł na aleplanszówkach 23 sierpnia, premiera. No, powiem tak, Maracaibo był bardzo fajnym, zacnym tytułem. Piraci z Maracaibo z kolei są nieco innym, że tak powiem. Jest w ogóle inni są projektanci. Tam był tylko Aleksander Pfister, tutaj ma jeszcze dwóch projektantów. Dobrze mówię, tam chyba był tylko Pfister, nie? Jakby ktoś mi mógł potwierdzić. Jest, w grze chodzi o coś innego, ale też jest ciągle kawał mięsistej gry, więc ja tą grą jestem zainteresowany głównie ze względu właśnie na to, że Maracaibo mi się bardzo podobało. No, więc jako, co prawda, trzymając się swojej zasady, że wiecie, ciężkie euro jednego autora i wiesz, mam jednego autora, jedną jego grę i nie muszę zbierać kolejnych gier dla tego autora, bo po co i tak, no, jeśli chodzi o Fistera, no to wiadomo, Great Western Trail po prostu wygrywa ze wszystkim. Ale nie wykluczone, że tych piratów z Maracaibo sobie sprawię. Słuchajcie, ciągle trwa przedsprzedaż zamków Burgundii, Grand Pledge, całej masy tych rzeczy. Styczeń 2025, zakładam, że to chodzi o premiery tematów sklepowych, czy właśnie takich sandropowych. W sumie, nie wiem, dajcie mi znać w komentarzach, bo ja wiem, że dużo osób to ma. Ale jestem właśnie ciekawy, czy to faktycznie warto iść w tą wersję taką deluxe, czy to już jest przesadzone. Robinson edycja kolekcjonerska, co wam będę mówił, 15 sierpnia koło będzie wysyłka. Czekam na Robinsona i bardzo, bardzo się cieszę, że będę miał w takiej odpisowanej wersji. Ja wszystko wiem, ja wszystko rozumiem. Mój problem polega na tym, że ja się pozbyłem swojego Robinsona, na którym był autograf Trzewika, na którym był autograf mój, bo dałem to na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nie żałuję, bo jest tam zebrałem 700 zł chyba za tę grę, dostałem niecałe i to jestem bardzo zadowolony, bo że te pieniądze poszły na szczytny cel, ale faktem jest, że ja w kolekcji mojej nie mam obecnie mojej ukochanej gry, więc ja chcę mieć Robinsona edycję kolekcjonerską. Ekspedycje Tryby Zepsucia, czyli dodatek do ekspedycji. Październik 2024 roku, czyli do premiery jeszcze trochę jest. Generalnie, słuchajcie, staram się tutaj brać pod uwagę tylko takie przedsprzedaże, gdzie jeszcze są dostępne sztuki jakieś, bo jeszcze tam widziałem kilka ciekawych przedsprzedaży, ale już niestety takich, gdzie już nie było nic do kupienia w Ale Planszówkach. No więc słuchajcie, Ekspedycje Tryby Zepsucia, dodatek, który był praktycznie, wyszedł w tym samym momencie. No dobra, Ekspedycje mi się jeszcze bardzo podobały. Okej, dobra, od Stonemaierów. No to Ekspedycje, tylko znowu. No dobra, no to nie jest podobne do Sajta, ale no dobra, no to Ekspedycje mi się jeszcze podobały. Dodatek, który pewnie był projektowany równolegle z podstawką, więc jeżeli komuś się Ekspedycje, powiedzcie tak tam, bo jestem ciekawy w sumie, jak zostały przyjęte Ekspedycje w Polsce. Nie zawojowały bestsellerów z tego, co widziałem, ale jestem ciekawy waszego zdania.
Duna Wojna o Arrakis, 607 zł, ale słuchajcie, ta gra jest pięknie wydana i jest... Moim zdaniem ten tytuł dołączy do tego, wiecie, to będzie Rebelia, Wojna o Pierścień, Duna Wojna o Arrakis, to będzie jeden z tych tytułów. Nexus Ops, to chyba we wrześniu jakoś premiera. Tak, we wrześniu Nexus Ops powraca, wydawnictwo, jak to się wydawnictwo nazywa, Alice Games. To jest jeden z takich klasyków. 164 plastikowe figurki. 164 figurki i 213 zł. Można. Dużo o tej grze słyszałem. Bardzo dużo o tej grze słyszałem i cieszę się, że wróci na rynek i że będę mógł w ten sposób się przekonać. Dalej mamy Tamashii, Chronicle of Ascend. Grałem w Tamashii na Tabletop Simulator i na tyle mi się spodobało, że nie mogę się doczekać, aż zagram w to znowu, więc mam nadzieję, że niedługo będzie mi dane. Mandalorianin Przygody. Kolejne, tutaj tylko tak, tutaj akurat w Wale Planszówkach, tutaj zrobiłem wyjątek. W Wale Planszówkach już nie ma egzemplarzy, przy czym w dniu, w którym ja to nagrywam, mamy 9 sierpnia, jest premiera sklepowa Mandaloriana. Więc nawet jeżeli nie ma go tutaj, to już jest w sumie, nie można o tym mówić per przedsprzedaży, ale chciałem bardziej tutaj zwrócić uwagę na to, że jest premiera tego tytułu i jeżeli jest to coś, co was interesowało, to wiedzcie, że już możecie go sobie kupić. Tyle, moi drodzy, omówiliśmy... Przy bestsellery, omówiliśmy wyszukiwania, omówiliśmy przedsprzedaże, omówiliśmy promocje, dużo żeśmy omówili, to jest takie podsumowanie lipca, będę co miesiąc takie robił, dajcie znać, czy wam się to podobało. Mam nadzieję, że to, jak to zrobiłem teraz, podobało wam się bardziej niż to, jak to zrobiłem ostatnio, to jeśli chodzi o to przeglądanie promocji i przedsprzedaży. Także dziękuję wam bardzo, moi drodzy. Tradycyjnie przypominam wam, że jeżeli podoba się wam to, co tu robię na Geek Factor, to możecie mnie wesprzeć drobną kwotą przez Patronite. Również drobną kwotą możecie mnie wesprzeć, taki jednorazowy strzał mi dać przez Buy Coffee. Możecie mnie wesprzeć bezpośrednio przez YouTube, albo możecie mnie po prostu dalej oglądać i komentować. I za każdą formę wsparcia byłem, jestem i zawsze będę bardzo wdzięczny. Dzięki wielkie i tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!